Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Psalm 62, werset 2. Jako dzieci Boże wiemy, że Boże drogi, którymi nas prowadzi, są dla nas dobre. Pomimo to niekiedy ciężko nam przychodzi powiedzieć tak Jego działaniu. Gdy Jego droga prowadzi nas przez cierpienia lub gdy musimy walczyć z napierającymi na nas problemami. Dawid był ścigany wiele lat przez Saula, tak jak się goni za kuropatwą po górach. 1 Samuelowa 26:20. Był prześladowany i musiał znosić wiele niedostatków. Czyż nie mógłby rozczarowany pytać, dlaczego Bóg włożył na niego te ciężkie utrapienia? W psalmach jednak czytamy, że Dawid w swoich uciskach wciąż na nowo wołał do Boga. Jego postawa pokazuje, z jaką wytrwałością ufał pomocy i opatrzności Bożej i jak cierpliwie w wielu trudnych sytuacjach wyczekiwał na działanie Boże. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, mówił pełen zaufania. U Boga czuł się bezpieczny jak w warowni i w cichości mu ufał, tak mówi Psalm 27, werset 5. Również i my w naszych modlitwach i pieśniach wyrażamy nasze zaufanie do Pana. Ale czy nasze serca nie są często pełne niepokoju? Takie rozdwojenie znali również synowie Koracha. Mówili, czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ale potem pokazali nam środek zaradczy, który jest nam dany, abyśmy zachowali pokój Boży. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Psalm 42, werset 12. Spoglądając na niezmienną Bożą miłość i Jego wierność, również nasze zatroskane serce dozna pokoju. Będziemy znajdować wciąż na nowo pomoc i ratunek u naszego Zbawcy i poznamy, że On miłuje swoich miłością, która się nie zmienia.